Dobrze. Pytanie padło o zamykanie, tudzież nie zamykanie oczu w walce, czyli co można zrobić, żeby właśnie przestać zamykać oczy w walce? Rada? Wyciąć powieki. Tak, to jest jedna z możliwości. Druga to po prostu, kurwa, nie zamykać oczu, tak? To by było na tyle. To by było na tyle, kończymy i już. Myślicie w siłę, bawcie się dobrze. To jest tak proste i nie jest tak proste. Po prostu nie zamykać oczu, ale jak to zrobić? Generalnie wszystko, co robimy, powinniśmy robić właśnie na tej zasadzie. O samej zasadzie opowiem innym razem, bo się rozwleczę. Mam znowu nagranie strasznie. W rękawicach zrobimy, założymy. Co trzeba zrobić? Trzeba postawić się w takiej sytuacji, żeby wyrobić sobie, no to jednak będzie trochę o tej zasadzie, pozytywne skojarzenie, czyli ja jestem w stanie walczyć, bronić się, parować, blokować, nie zamykając oczu. Kiedy to się stanie? Ano stanie się to wtedy, kiedy ataki będą na miarę możliwości. No tak, ktoś powie, że na pewno ktoś powie, chociaż może ze złośliwości, bo jest nie, skoro ja o tym mówię, to jednak nasi ulubieńcy klawiaturowi kurczę, nie wspomną o tym, a skoro wspomniałem, że nie wspomną, to może wspomną i tak możemy ciągnąć. Tak nie będzie w walce, przeciwnik nie będzie mnie oszczędzał. Oczywiście, że nie będzie, ale żeby się czegoś nauczyć, no to gdzieś trzeba zacząć, a najlepiej zacząć od pozytywnych skojarzeń. Jak dziecko zrobi jeden krok, to mu nie mówimy, że no kurwa, no jeden krok, a ten weź biegaj, cwaniaku, a nie ty jeden krok robisz i ty zadowolony jesteś. Nie podchodzimy tak, tylko o, jaki ładny kroczek, świetnie, pięknie, nie? A ledwo go postawiło, potyka się o własne nogi i zaraz się przewróciło. Także z punktu widzenia poruszania się naszego, no beznadzieja kompletna, tak? Ale z punktu widzenia kogoś, kto w życiu nie postawił jednego kroku, to jest krok milowy, tak? Tylko na tej samej zasadzie musimy działać, ucząc się. Więc jedno z ćwiczeń przydatnych, to akurat blisko nie mamy ściany. Ale Bartek sobie wyobraził, on ma akurat bujną wyobraźnię, że za nim jest ściana. Stajemy plecami do ściany, dwie osoby i jedna z nich wykonuje ataki. Wszędzie, głowa, brzuch, wszystkie możliwe, czyli proste, krzyżowe, sierpowe, haki sierpowe zarówno na tułów, jak i na głowę. Zimna, aż mi szczęka skacze momentami. I też będzie skakała. Tak, tak, więc my atakujemy, ale tempo jest takie, żeby on był w stanie wszystko wyłapać. Jego zadaniem jest oczywiście parować, blokować i nie zamykać oczu. Nie zamykać oczu, a resztę pokażemy, tak? Więc aha, po co ściana? Ściana jest po to, żeby nie pracował ciałem, w ogóle nie uciekał, nie robił kroków. Po to tylko, żeby pracował samymi rękami. Praca rękami kompaktowa, króciutko tutaj pracujemy, wszystko trzymamy blisko, nie rozrzucamy się z blokami, bo to będzie robiło miejsce do kolejnych ataków, które będą dochodziły. Co jest ważne, jak już coś dojdzie i trafi, bo coś nie zrobiłem, uderzenia będzie na tyle mocne, żeby on poczuł, że no, zrobił błąd, ale na tyle lekkie, żeby nie zrobić mu krzywdy, żeby się nie zaczął bać, tylko takie po prostu trącenia. Jego zadaniem jest nie zwracać na to uwagi, po prostu ma pracować dalej. Jak zacznie się zwracać na to uwagę, tak, że ojejku, bo coś tam zrobiłem, to wpadnie drugi strzał i następny, tak, bo się pogubicie. Ale pracujemy. Jest ściana, wyprostowany i lecimy. Zauważyliście, że przyspiesza. Dlaczego tak było, jak mówiłem, że to ma być powolne? Akurat Bartek jest
na tym poziomie wytrenowania, że możemy to robić w szybszym tempie. Później oczywiście dokładamy jeszcze trochę więcej siły, bo to też zaburza nam technikę wykonania ruchów obronnych. Przyspieszamy. Wątek i przyspieszamy. Dlaczego przyspieszamy? Ma być tak, że około 90% naszych ataków on ma być w stanie zablokować, sparować, a te 10%, które nie jest w stanie zrobić, to przypada na nasze próby zwiększenia tempa. Czyli teraz tak, żebyśmy mogli to pokazać. Więc pracujemy sobie powoli. Hop, hop, hop. Ja przyspieszam i Bartek dalej blokuje. Jest ok. Więc mogę zostać na wyższym poziomie i boksować w tym tempie. Druga sytuacja. Boksujemy. Ja przyspieszam, ale Bartek przestaje się łapać i obrywa po głowie, zaczyna gdzieś przymykać oczy. Ja to widzę. Aha, czyli to jest za szybko, więc z powrotem zwalniam. I te 10% technik, które on obrywa, ma być właśnie po to. Po to, żeby wyczuć, czy możemy iść szybciej, czy nie możemy. Jak nie możemy, zaczął obrywać, to jest, wlicza się w te 10, około 10%, zwalniamy. Ale co jeśli ja tak boksujemy sobie, przyspieszam, boksujemy przez jakiś czas i on się dalej w tym orientuje, łapie się, nie wyłapuje jakieś tam na całą długą serię, tam jednej może dwóch technik nie obronił i jedna może dwie wpadły, no to przyspieszam jeszcze, przyspieszam i znowu ta sama zasada. Jak się orientuje, to ok. Jak się nie orientuje, że gdzieś tam zaczyna padać, no to zwalniam do tego tempa poprzedniego. Hop, 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 hop. Żeby on znowu się łapał. Chodzi o to, żeby wypracować pozytywne skojarzenia, żeby mi się kojarzyło obrona w walce, żeby mi się kojarzyła z tym, że ja daję radę to zrobić, że ja nie zamykam oczu, że ja kontroluję walkę. Później z czasem, gdzie te odruchy będą się wzmacniały, nasza koncentracja będzie rosła, będziemy przyspieszać, aż dojdziecie do tempa normalnej walki i tam też nie będziecie zamykać oczu. To jest pierwsze ćwiczenie do tego, żeby tych oczu nie zamykać. Pytanie, które zaraz się nasunie, czy ja zamykam oczy w trakcie walki. Są momenty takie, że zamykam, nie jestem super ekstra rewelacyjny. Jak niektórzy starają się przedstawić powód nagrywania moich filmów. Zresztą nikt nie jest. Jak popatrzycie na walki zawodowców w UFC, wszystkim się zdarzały momenty, w których po prostu paniczna obrona tutaj i przymknięte oczy. Chociażby błyskawiczny knockout Vitora Belforta na Silvie, tak? Gdzie krótki strzał, Vitor się cofał, ukradł krok, czyli to o czym mówiliśmy. Wanderlei podchodzi, on w tym momencie wchodzi, była jedna technika, lekko go zawiało, bach, i później cała seria, aż wcisnął go uderzeniami w klatkę, tak? To jest właśnie to. Jak zobaczymy Wanderlei i leci w ten sposób, tak? Także nawet największym się to zdarza. Po prostu jak wpada w niespodziewaną sytuację, to jest to. Także to też taka mała lekcja odnośnie nacelowanego podejścia do treningu opartego na odruchach pewnego systemu walki, jak to się ma do rzeczywistości. Tak? Nawet zawodowcy mają takie odruchy, więc to zupełnie nie o to chodzi. Ale to tyle. To było pierwsze ćwiczenie. Niedługo będzie dla Was drugie ćwiczenie, jak nie zamykać oczu w walce. Rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze. Ale jeszcze muszę o tym wspomnieć, bo cały czas zapominam, pamiętamy. Amix. Jeśli chcecie wesprzeć mój wyjazd i zostanie prywatnym uczniem Gerarda Gordo, ze wszystkich suplementów, jakie zakupicie, cały zysk detaliczny wędruje na moją możliwość trenowania tam. A całkiem możliwe, jak się ubiera odpowiednia kwota, na mój wyjazd na Mistrzostwa Europy, na które zaprasza mnie sam Gerard Gordo. Mówi, że musisz tam być.
Także ja robię co mogę, już troszeczkę jest odłożone. Nie wiem, czy uda mi się całość kwoty odłożyć na przygotowania i na sam wyjazd. Dzięki za to, co już dla nas zrobiliście, dla mnie. Rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.